wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. A wy w trójkę mi to tak. Co jest, panowie? Panie inżynierze, właśnie spychacz zawadził o barak i nie może przejechać. Zawsze mówicie to, co ja widzę. Lepiej mówcie to, czego ja nie widzę. Poczekaj pana. Panie Popielak, daj pan tę dekę. Góry, tamten koniec. Jeszcze do góry. Jeszcze do góry, kawałek. Dobra. Lećcie na bok. Jedynka, przód! Dalej, sprzęt, łapka, jazda. Dobra! Stop! Co to jest? Co to jest? Co tu się dzieje, panie? Jeszcze wóz pracuje! Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Thank you.
Dostał pan? Tak, armeński. Perfumy, nie ma jak żyto. Ale żyta na prezent nie wypada. Imieniny? Nie. Rocznica, przyjaciel kończy 40 lat. To jeszcze nic strasznego. No, ale zawsze bliżej niż dalej. Tak jest. Czy ja wiem? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu. Ściąga pan? Jak się pan czuje? A wie pan, że słabo. O tutaj, wie pan, tylko kluje i tutaj boli. Proszę bardzo, niech pan pozwoli. Dziękuję. Proszę się rozebrać. Niech pan potrzyma to. Nie. Oddychać? Nie oddychać. Oddychać. O cholera, nie jest dobrze. Pan coś słyszał? Jakieś dziwne szmery. Może to winda? A, wziąłem poprawkę na windę. Musi pan koniecznie pójść do dobrego lekarza. Do dobrego lekarza? Koniecznie. Koniecznie. Proszę bardzo. Dzień dobry pan. Nie, to może ja następno. Jest Karol. Siedział? Koło mamy. A ja koło pana Karola. Ja też chcę siedzieć koło pana Karola. A, stary. Wszystkiego dobrego. Nic się nie przejmuj, gorzej bywało. O, Karol. Cześć. Masz? Rzuć do lodówki, niech się mrozi. Nie, no co, to pan jakoś się nie mrozi. A dlaczego się nie mrozi? No co? No bo traci aromat. Nie armeński. Ściągaj hałat i siadaj. Siadaj. Ja koło pana, panie Karolu. Lecę do bazy, zdaję dyżur i jestem góra za pół godziny. O, dobra. Cicho, kochanie. Już jesteś wolny. Nie, napumpowałem żołądek dwie ulice, stąd pomyślałem sobie, wpadnę, podrzucę koniak, niech się mrozi. Mama mówi, że koniaku się nie mrozi, bo traci aromat. O. My z panem Karolem jeszcze w ZMP piliśmy mrożony. Tak jest. Ale i tak nie mamy kieliszków do koniaku. No to tym bardziej trzeba zamrozić i udawać, że to normalna wódka. No, lecę, kochanie, lecę, pa. Karol, postaraj się. And see you later. Co on powiedział? See you later, że zobaczysz się z nami później, po angielsku. To chwała Bogu, myślałam, że coś gorszego. Dlaczego ci lekarze tak ciągle świnią? Przecież słyszałaś, przed chwilą pompował żołądek. Dostałeś już swoje reklamy? Tak, proszę. No to się. Jak serce kocia bóle? To pan. W pierwszych obiadach zgłoście do swojego lekarza. Też mam dla pana niespodziankę. Zachorował doktor Koft. Musi go pan zastąpić na dyżurze, dopóki nie ściągniemy Bodzianowicza. Będziemy się to zrobić jakoś. Trudno tak wyszło. Niech pan spojrzy na diagram. Cała nadzieja w Bodzianowiczu. Jak przyjedzie Bodzianowicz, jest pan wolny. A co jestem Koftowi? Na Wigilię choruje, na Stanisława choruje, na Barbarę choruje, nie mówię o Sylwestrze. Nie wiem, wzywał pogotowie. Samobójca. Nie, no Karol, ale... No dobrze. Cześć. No i co? Siadajmy się, nie, no, czeka na zastępstwo, a to może potrwać. Prosił, żebyśmy siadali. Siadajcie. Co się stało, że on nie może przyjść? No normalnie, rozumiesz, ktoś nie przyszedł, ktoś na chorobie, ktoś się spóźnił i teraz akcyjność. Najlepsi w pierwszym szeregu, ciche bohaterstwo pracy i tak dalej, i tak dalej. No, do stołu. Tato, gdzie teraz będę siedziała? Bo miałam siedzieć koło pana Karola. No teraz usiądziesz koło mamy. O, siadaj tutaj. Przecież ja miałam siedzieć koło mamy. Ale wasza mama ma dwie strony. Ty usiądziesz z jednej, a ty z drugiej. A ty? A ja usiądę naprzeciwko. Żebyście mogli popatrzeć na swojego starego, 40-letniego ojca. Starego, ale głupiego. Cicho.
Nie wyciągaj tajemnic służbowych na forum publiczne. To żadna tajemnica, tata. Mama już o tym mówiła tydzień temu, jak poszłeś uporządkować Wispostradą. Nie mówi się poszłeś, tylko poszedłeś. A poza tym powinien być dumny z tego, że twój ojciec chce ci zostawić Warszawę większą i piękniejszą niż kiedykolwiek. Jak to mówią. I właśnie o tym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć w uroczystym toaście. To będziesz wygłaszał toast? Tak. Wygłoszę toast na swoją cześć. Jest wiele rzeczy, których powinniście się o mnie dowiedzieć. Może najpierw zjemy i położę dzieci spać? Nie. Niech one też posłuchają. Kiedy byłem w twoim wieku, Marku, miałem kolegę. Nazywał się Bodzianowicz. Co się z nim teraz dzieje? Diabli wiedzą. Doktor Bodzianowicz, słucham. Panie doktorze, to pan jeszcze w domu? Bo my tu czekamy na pana i pan doktor Stelmach bardzo się niepokoi. Ma jakąś bardzo ważną sprawę i chciałby jak najwcześniej wyjść. Ja już wychodzę. Właśnie wróciłem od drzwi. Duży ruch macie? Niezupełny spokój. I nie ściągalibyśmy pana, bo przecież miał pan wczoraj dyżur, ale pan doktor Stelmach bardzo prosi. Dzwoniłaś? Dzwoniłam. No i co? Już jedzie. Muzykę słyszałaś, nie daj Boże? Słyszałam. Sam zadzwonię. Meloman cholerny. A drugi mój kolega nazywał się Piotruś. Piotruś Płotkowski. Niestety utopił się w gliniance. Co to jest glinianka? A glinianka to jest taki przedwojenny basen. Rozumiesz? W nowych czasach nie było basenów. Wszyscy kopaliśmy się w gliniankach. Teraz też nie ma basenów. A też nie ma glinianek, których biedne dzieci z przedmieść zdobywają kulturę fizyczną. Nierzadko z narażeniem życia. Jak Piotruś Błotkowski, mój najlepszy kolega. Też on był w twoim wieku. To czy ty się kolegował z takim smarkaczem? Ja też byłem smarkaczem. Stefczy, nie opowiadaj dzieciom takich rzeczy przed snem, daj spokój. A jak ja siedziałem pod wodą na czas, a? To tato mnie wyciągnął i zbił i skrzyczał. Dobra, mycie i spać. Na tatę urodziny? Ja się urodziłem o 8 rano. Od rana już jestem 40-latkiem. No i jak się czujesz w tej roli? Z jednej strony całkiem nieźle, ale z drugiej trochę głupio. Ty zawsze dzielisz włos na czworo. Dzieci, zaśpiewamy tatusiowi 100 lat. Tylko cicho, bo już po 10. 3, 4. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. To ty, Stefan? No nie gniewaj się, stary, ale ciągle nie mogę stąd wyjść. Nie, właśnie o to chodzi, że nic się nie dzieje. Oj, kompletna nuda. Tak, jak tylko przyjdzie mój zmiennik, to przyjadę. Tak. Trzymaj w lodówce, niech się mrozi. Dobra, cześć. Beep, 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 beep.
Kolizyjne skrzyżowanie. Autobus, dwie ciężarówki i pociąg dalekobieżny. No, w tej sytuacji to nawet gdyby Bodzianowicz został impotentem, i tak mi nic nie pomoże. Koft ten się urządził. Miałam przed chwilą telefon, że doktor Koft ma zawał. A to chytrus. A doktor Bodzianowicz już jedzie. Teraz to... Boskie, chłopie, co ty tu robisz? A ty? No ja tu mieszkam. Przecież miałeś jechać na Madagaskar. Zaraz jak się wojna skończy. No wiesz, tak się mówiło, ale potem wojna się skończyła. Musiałem iść do gimnazjum. Cały album ze znaczkami się spalił. Stefciu! A z kim ty rozmawiasz? Z Piotrkiem. A z jakim Piotrkiem? Z Włodkowskim, mówiłem ci przecież. A poza tym dobrze się czujesz? Kto to? Twoja mama? Nie. Żona. Taka stara? No to jest stara. To Magda Sławek. To musisz ją znać. Mieszkała na Kredytowej koło naszej budy. Nie przypominam sobie. A słusznie, to było już znacznie później. Kiedyś ty już... No siadaj, napijemy się. Jeszcze koniak w lodówce. To co? Weźmiesz koniak? No wiesz, teraz to trochę inne zwyczaje. Wiele się robi takich rzeczy, których się kiedyś nie robiło. A poza tym on jest armeński. Czy Armenia miała swoje znaczki? Wtedy się w ogóle nie słyszało o jakiejś Armenii. No i tak wszystko jedno. Ja i tak nie piję. Przepraszam, zapomniałem. A dzisiaj w harcerstwie się pije? Chyba nie. Ja już zapomniałem, kiedy byliśmy w harcerstwie. Właśnie widzę. Wiesz, ja właściwie też prawie wcale nie piję, tylko dzisiaj taka okazja. Ja nie wiem, czy się orientujesz. Ja dzisiaj skończyłem 40 lat. Rany, Julek, to ty mógłbyś być moim ojcem. Na pewno. Ja mam takiego syna, jak ty. I córkę, Jagódkę, 14 lat mam. Tak? Pokaż mi ją. No chodź. To jest Marek. To Jagódka. Morowa, podglądasz ją? Stary, czy ty zgłupiał?
Przecież to moja córka. Zupełnie zdziadziałeś. Bo ją masz? Co? No, czy zbierasz żołnierzy? Nie, ja nie, ale Marek zbiera. Kto to jest Marek? Mój syn, pokazywałem ci przecież. Lejecie się? Czasami go leję. Ale cię zawsze na kalendarze. A ty wiesz, że ja zupełnie zapomniałem, że się nazywałem kalafior? I zostałeś kalafiorem. Kalafiorze. A propos, kto właściwie wygrał wojnę? Jak to kto wygrał? Myśmy wygrali. A, to byczo. Pokaż mi żołnierzy, o których mówiłeś. Stefan, co to żołnierzami będziesz się bawił? Magda, otwórz, to pewnie Karol. Karol. On dzwoni do drzwi, nie słyszysz? Uszak ci dzwoni, o. Ale cię wzięło. Masz to moja? Mam, tylko nie ciocia. Kolega Karwowski? Tak, to ja. Słucham. Stefan, o rany, aleś ty się postarzał. Przyszłam oddać ci twoje listy. Gdzie je można wysypać? Co? Listy. A, no to może tam. To wszystko ja napisałem? Tak, ty, do mnie. Ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że złamałeś mi życie. Syn. Nie, nie, to kolega. O, zawsze byłeś dziecinny i przez to wszystko się popsuło. Najdroższa Joasiu. Wczoraj przed snem, zamiast przerabiać rewolucję francuską, cały czas myślałem o tobie. Ja już nie mogę. Jesteśmy przecież oboje dorośli, a ciągle jeszcze nic między nami nie było, poza wycieczką do Ojcowa, co to wiesz. A przecież nasze wspólne plany zakładają założenie rodziny, jak tylko wyjedzie Dziunek. Kto to jest Dziunek? No wstydziłbyś się. Dziunek, to jest mój brat. Miał się wyprowadzić i zwolnić dla nas pokój przy rodzinie. Aha, i zwolnił? Nie. Nie wyprowadził się, tylko sprowadził żonę. Rozumiem. Najdroższa. Jak wiesz, chociaż mężczyźni patrzą na te sprawy inaczej niż kobiety, to jednak żądam od ciebie dowodu miłości, bo inaczej gotów jestem popełnić coś szalonego. Twój zrozpaczony Stefan Karwowski. No widzisz? Sam widzisz. Stary, co to za wojo? Wojsko Polskie. Fajnie. Nigdy ich nie widziałem. Ale słuchaj, Joasiu, jak ja ci właściwie złamałem życie? No przecież... O ile dobrze pamiętam, to ty zaraz po maturze pojechałaś do Gdańska. Powinieneś za mną. No, ja nie mogłem, no wiesz przecież, że nie mogłem. Zaraz po tym pojechałem do Nowej Huty, do służby Polsce. A wiesz? Junak Karwowski Stefan odsługiwał obowiązkową służbę Polsce w szeregach 37. Brygady maszyn Angeliny. Mój dowódca plutonu. Cztery! Karwowski, pamiętacie? Co? To
pieśń na usta grwie. Espe, hej, espe, lewa! Rozłączmy siostry dwie. Dobrze! Młodzież i espe, razem z nami. No, pamiętasz, była jesień, pokój numer. Jaki numer? Osiem. Osiem. Staruszek Karwowski, co wy mi tu? Tak jest! Krawat! Tak jest! Lewa! Tak jest! Już się pieśń na usta grwie. Espe, dobrze! Boże siostry dwie, młodzi... Stefan, co ty ryczysz po nocy? Dzieci śpią, sąsiadów obudzisz. Nie bij mi już więcej. A może ci dać kompotu? Nie, Magdusiu, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto to jest? To jest moja żona. Przepraszam, że was nie przedstawiłem. Nie szkodzi, bardzo przyjemne. Pokażę ci zdjęcie mojego męża. Więc to jest Jean. No, bardzo przyjemny, bardzo. A to jest moja starsza córka, studiuje na Sorbonie. Świetna. A to jest Iwon. Jest obecnie hipiską w Nepalu. W Nepalu? To jest mój pies. Bardzo przyjemny. Zdechł w zeszłym roku. A, bardzo, bardzo. A to kto? A ta starsza pani? Tak. To ja. Jasiu. Poznałbyś mnie? Po płaczu, tak. Jak tylko zaczęłaś płakać, od razu cię poznałem. Oj, Stefie, ja się przez ciebie napłakałam. Ale przecież ja byłem dla ciebie bardzo dobry. No właśnie. Tak mnie się przynajmniej zdawało. Właśnie. Jak sobie tylko pomyślę, że gdybym została z tobą i nie wyjechała do Gdańska, nigdy nie poznałabym Żanę. Nigdy nie wyjechalibyśmy na południe Francji, gdzie Żan ma swój dom. I po chwilę ja się przez ciebie napłakałam. Poczekaj, poczekaj, Joasiu. Mam w lodówce koniak, napijesz się? Żan uwielbia mrożony koniak. A co ciekawe, różne są zdania na ten temat. Na przykład Piotrek uważa, że koniaku nie należy mrozić. No pewnie. Nie filozofujcie, Karwowski. Tylko dajcie ten koniak. Tak jest, obywatelu plutonowy. Indyk całkiem wysył. Kto? A suflet się już nie podniesie. Nóżki nie stanęły. Przykro mi, że tak wszystko się stało. Nie, Magdusia, ty nic się nie stało. Nie martw się, no. Przecież w końcu jest nas kilka osób. Ale w każdym razie najbliższych masz w komplecie. Tak jest. O mnie, co to nie, stanowczo zabraniam. Mówisz, śpiewasz po nocy, bawisz się żołnierzami Marka, nie, stad zabraniam. Przyjdzie Karol, to wam dam. To lepiej idź do łazienki i weź zimny prysznic. Do łazienki, weź prysznic. Wiesz, że to może nawet jest i pomysł. Kolino, chodź! Pełna, druga drużyna! Bawimy się. Jak mi się coś roi? No i idź, to ci dobrze zrobię. I stoją. Karwowski, Stefan Karwowski. A pani nazywa się?
Maja. Tak. Jeździła pani 17. Początkowo, później taurusem, też 17. Bladozielonym, numer rejestracyjny H4524. Czy pan też się we mnie kocha? Do szaleństwa. Potajemnie wkładałem pani za wycieraczki pierwsze wiosenne kwiaty. Żonkile? Nie, stokrotki. Aha, bo żonkile wkładał noga. Kto? Rysiek noga. Nie znał pan nogi? Leżał na leki razem z omletem, koniem, naleśnikiem i całą paczką. Tylko, że ja nigdy nie leżałem na leki z omletem ani z całą paczką. Jakoś, wie pani, nie było czasu. Przed południem ćwiczenia, wykłady, a wieczorem znowu nie było słońca. Ale dlaczego pan wtedy do mnie nie podszedł i nie podał mi swojego telefonu? Bo ja nie miałem telefonu. A zresztą nigdy bym się nie ośmielił. Nie. Pani zawsze była dla mnie jak za szklaną szybą. Och, przepraszam. Myście zawsze byli ci najlepsi. Wspaniałe dziewczyny, wspaniałe ciuchy, samochody. A ja co? Studia, organizacja, przełomy ideologiczne. Akcja żniwna latem. Akcja wyborcza zimą. Tak to mówię pan. To bardzo ciekawe, co pan mówi, tak. Ale dlaczego pan wtedy do mnie nie patrzył? A cóż ja mógłbym pani zaproponować? Chociażby to ostatnie, co pan mówił. Agitację? No, pani rację, to były świetne czasy. Wyjeżdżało się wtedy o 5 rano ciężarówkami. Tak. To rzeczywiście chyba nie dla mnie. Stefciu! Stefan! Dobrze się czujesz? Tak, tak, Magdziu, wszystko w porządku. Czuję się bardzo dobrze. Moja żona, hydrolog. Ładna? Wie pani, taka sobie. Mnie się niespecjalnie podoba, ale dzieci ją lubią. Jest dobrą matką, gospodynią, a odkładamy na domek. Pan z tym jest szczęśliwy? Nie jestem nieszczęśliwy, wie pani, a to już jest bardzo dużo. Niech mi pan oblucze plecy. Proszę bardzo. A czy wszystkie zaliczenia ma pan w porządku? Pan profesor. Poproszę o indeks. Ja nie mam przy sobie, zapomniałem, ale prawie wszystko mam zaliczone. Prawie. I potem jako inżynier będzie pan budował prawie mosty, prawie drogi i prawie domy. Ale jak się tak rozejrzeć dookoła, panie profesorze, to wszyscy... Więc niech pan posłucha. To bardzo ważne. Pani też to się może przydać. Wszyscy nie istnieją. Wszyscy to jestem ja, pomnożony przez milion. Niech się pan zgłosi do poprawki. Chciał przez to powiedzieć. Sympatyczny staruszek. Mnie się spieszył, że jestem taka goła i powiedział coś od tak sobie. Słyszała pani? Ktoś strzelał. Nie pytaj, komu bije dzwon. Zawsze bije on za ciebie. Powiedzmy, kto to jest ten obywatel? To Ernest Hemingway. Kto? Hemingway. Zaczytywałem się w pana książkach. Pańscy bohaterowie byli moimi ideałami. Pańskie przygody, pańskie polowania, połowy. Mów mi, Ernie. Słuchaj, Ernie. Ten twój koniec. Czy to był wypadek, czy palnąłeś sobie w łeb? Trzeba żyć mocno, ale krótko. 40 lat to krótko? Zależy jak mocno. A 9? Życie jest korrido. Korrido. A co to jest korrido? Walka byków. Thank you.
to ma być życie? Ale Jadka, o, ja miałem być na urodzinach u przyjaciela. Skończył 40 lat. Bardzo się tym przejął. Mnie też w tym roku stuknęła 40 i muszę ci powiedzieć, że idzie mi to teraz jak nigdy. Ty masz tylko jedno kryterium. Chirurg? Nie, inżynier, Stefan Karwowski. No to czym się przejmuje? Sprawa pewności ręki nie wchodzi w grę. Karwowski mówi? Stefan. Znałem kiedyś jednego Karwowskiego jeszcze w szkole. No diabli wiedzą, co się z nim dzieje. A z Karwowskich jest od metra. Z tego przynajmniej połowa skończyła 40 lat. Wiesz, coś w tym jednak jest. Dawniej mogły mieć 3 dyżury pod rząd i nic, a dzisiaj czuję to w koście. Cholera. Dzień dobry pani. Dzień dobry, pan doktor. Mogę wziąć swojego? Proszę bardzo, niech pan bierze to. Dyżur. Miał być kas, a wyszedł z tego dyżur. Wiem, wiem. Sama pracowałam w pogotowiu. Tak? A tak, ja jestem kobieta pracująca. Pracowałam wszędzie. I ile pan by mi dał? No. Lat, oczywiście. No tak między 40 a... No śmiało, ja się nie obrażam. A 53. Oszukał się pan. Każdego na to nabiorę. Mam równo 32 lata. Jedzie pan? A jak wyglądam? Tylko, że ja pracuję. Na wygląd trzeba zapracować. Mnie miejsca w tramwaju ustępują. Dzieci na ulicy wołają za mną, babciu. Raz nawet milicjant przez jezdnię mnie przeprowadził. Śmiać mi się chciał, bo musiał być starszy ode mnie. Co pani powie? Pani pięknie wygląda jak na swój dzień. Tak? Bardzo pięknie. Co pan? Niech pani pozwoli puls. Za chwileczkę. Raz. Dwa. Trzy. No tak? No. Puls 30 lat. A idzie pan. A na wygląd trzeba zapracować. O, pan inżynier. Tak samo się nie oszczędza. Przygarbiony, twarz pomarszczona. Gdybym nie wiedziała, że to młody mężczyzna, to powiedziałabym emeryt. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Serwus, Karol. Cześć. Umówienie się z tobą jest prawdziwą przyjemnością. Dobra, Stefan. Co, już tak wcześnie do roboty? No, dzisiaj na szóstą. No nie gniewaj się, stary, ale mieliśmy tyle partaniny, że w końcu i Bodzianowicz przyjechał i tak musiałem zostać. Bodzianowicz? Ten lekarz, który miał mnie zastąpić. A miałem kiedyś kolegę Bodzianowicza. No, Bodzianowiczów jest od metra. No jak spędziłeś wieczór? Magda mówi, że coś nie klawą. Podobno krzyczałem, śmiałem się, płakałem. A nawet nie ruszyłem tego koniaku z lodówki. Dobra, niech się mrozi, jeszcze będzie okazja. Co to panowie mrożą koniak? A to niewybaczalny błąd. Ale to armeński koniak. A nie szkodzi. Proszę pana, ja pracowałam jako barmanka. Ja jestem kobieta pracująca. Ja żadnej pracy się nie boję. Musiałam się wszystkiego nauczyć o koniakach. Otóż proszę państwa, koniaków pod żadnym pozorem nie można mrozić. A dlaczego? Wie pan, żeby to zrozumieć, trzeba wyjść od kieliszka. Czy macie panowie ze sobą kieliszek od koniaku? Ja nie mam. A może ty masz kieliszek? Nie. Nie mamy kieliszka. Nie, tak też myślałam. A to nie szkodzi. Ja panom narysuję. Proszę. Tak, przepraszam, tak. O, widzicie panowie? Dlaczego kieliszek od koniaku ma taki kształt? Żeby zbierać bukiet. Bukiet otrzymujemy, podgrzewając dłonią kieliszek od spodu. O, tu. Między podstawą a czaszą. Na skutek podgrzewania bukiet unosi się do góry. Wiecie pan, jest to zasada balonu z podgrzanym powietrzem. Bracia Montgolfier, Gambetta. No nie będziemy wchodzić w szczegóły.
Gambetta w którym roku? 1848. Nieźle. Pan inżynier jak sądzi? Wie pani, ja miałem ciężką noc. Wąska specjalizacja. 1870. No trudno, jedźmy dalej. Otóż bukiet unosząc się, pełznie po ściankach czaszy i zbiera się intensywnie u wylotu, który jest znacznie węższy niż podstawa. I w ten sposób intensywnie uderza w nozdrza pijącego. Jaki stąd wniosek? No, żeby zatkać nos podczas picia. Nie, skąd? Że koniak musi być pity podgrzany. Wtedy ma smak, moc i zapach. Teraz panowie rozumieją. Proszę pani! Proszę pani, czy mogę o coś zapytać? Słucham. A czy to, co pani powiedziała, odnosi się także do pliski? A w całej rozciągłości. Momencik. Słucham, słucham. A co z winiakiem? Ha, jeżeli to państwa interesuje, winiak zaliczamy do brandy. I wtedy możemy go pić zamrożony w lodówce, tak jak wódkę. Oczywiście nie do kawy, a do dania. Cholera, polewaczka, wczoraj umyłem samochód. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.